Bez niego jeszcze gorzej. Długo trwały konsultacje i tasowania kart w tej trudnej pokerowej grze o przyszłość. Kto w gabinecie? Jakie będzie expose premiera Mazowieckiego? Aby mogło dojść do sytuacji, w której przed Wysoką Izbą staje premier wywodzący się z Solidarności, wiele się stać musiało. Wszyscy musieliśmy wiele przemyśleć i wiele zrozumieć. Ten fakt nie mógłby się dokonać bez wielkich, groźnych dla narodu wstrząsów, gdyby główne siły polityczne działające w naszym kraju nie wykazały wyobraźni, dobrej woli i poczucia odpowiedzialności za Polskę. Niezastąpiona była w tym także rola Kościoła. Stoimy dziś przed dwoma głównymi problemami Polski. Przebudową polityczną państwa i wyprowadzeniem kraju z katastrofy gospodarczej. Zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji. Wiem, jak ciężko będzie pogodzić oba te cele i realizować je równocześnie. Nowy rząd działać będzie pod presją, iż w każdej chwili budowa demokracji w Polsce, dopiero co rozpoczęta, może runąć w obliczu załamania ekonomii. Grozi nam ogromna inflacja prowadząca do zupełnego chaosu gospodarczego. Jesteśmy zdecydowani, jak najszybciej zahamować ten proces i dokonać przełomu w systemie gospodarczym i sytuacji ekonomicznej kraju. Chwila słabości premiera, ale wszystko skończyło się dobrze. W paru tygodni zbyt intensywnej pracy doszedłem do takiego stanu jak polska gospodarka, ale wyszedłem z niego. Mam nadzieję. I mam nadzieję, że gospodarka też wyjdzie. Rzetelna ocena sytuacji, świadomość niebezpieczeństw i zarysowany kierunek wyjścia z dołka. Szefowie klubów poselskich poparli program, choć jak i my wszyscy widzą zagrożenia i konieczność wyrzeczeń. Wreszcie głosowanie nad składem gabinetu. 12 tek dla Solidarności, po 4 dla PZPR i ZSL, 3 dla SD. Bezwzględne poparcie i koniec rządowego kryzysu. Następnego dnia, jak powiedział premier Mazowiecki, nie tylko formalna wizyta członków Rady Ministrów w Belwederze. Od współpracy rządu z prezydentem zależy bardzo wiele, a wzajemne zaufanie jest po prostu niezbędne. Oczekujemy lepszej przyszłości, mimo wszystko z wiarą i nadzieją. Przeklinając komunikację, chodzą warszawiacy po ulicach i marzą o chwili, kiedy wreszcie potoczy się pierwszy wagon podziemnej kolei. To stare marzenie. Historia stołecznego metra dobiega wieku emerytalnego. Pierwsze szkice powstały przed 60 laty. Kopanie trwa 6 lat i już mówi się, że powstaje centymetro, no bo tak powoli, centymetr po centymetrze. Mało ludzi i sprzętu. Część maszyn ma życiorys dłuższy niż idea metra. Brakuje pieniędzy. Jednak 6 stacji jest już w stanie surowym, a górnicy jakoś przepychają się do przodu. Jeszcze 2 lata z pełniejszą kasą i pierwszy etap gotowy. Tymczasem co chwilę komuś ważnemu przychodzi do głowy świeży pomysł zatrzymania budowy, jak to już kiedyś bywało. I znowu mielibyśmy replay z historii. Utopione miliardy, ruinacja tego, co już jest i aktualne pytanie. Czym za 3 lata wywieźć z Ursynowa 200 tysięcy ludzi? Zatem mniej okrzyków, więcej rachunków. Co prawda kątem w hotelu robotniczym, ale jednak ruszyło w Warszawie społeczne liceum ogólnokształcące. Nie wszyscy chętni wcisnęli się do sal, bo klasy zaledwie 12-osobowe. Tylko takie gwarantują indywidualną pracę z uczniem i ograniczenie nauki w domu.
program jak w państwowym, tylko drobiazg. Sposób podania wiedzy inny. Dwa obowiązkowe zachodnie języki, unikanie stresów i strachu przed klasówkami. Hali sportowej nie ma, więc każde miejsce jest dobre na sportową rozrywkę. W końcu pokój nauczycielski też urządzono w magazynie eksploatacji. Rodzice płacą 1/3 kosztów, 50 tysięcy miesięcznie. Po 100 na ucznia dopłacają fundacje. Ciekawe, czy długo wytrzymają przy tej inflacji. No pomyśl tylko, żeby mieć dobre plony, trzeba nawieść ziemię łajnem. Z łajna wyrastają trawy, zboża, jarzyny, które jemy i my, i zwierzęta. Zwierzęta dają nam mleko... Borowski, Pęczek, Ferency, Bargiełowski, Lipińska w świetnej obsadzie sztuki radzieckiego dysydenta Włodzimierza Wojnowicza. Życie i niezwykłe przygody Iwana Czonkina, takiego rosyjskiego szwejka z epoki totalitaryzmu, wystawił Teatr Współczesny. I powstaje uzasadnione pytanie. Dlaczego mamy używać tego łajna w postaci przetworzonej? Czy nie lepiej, odrzuciwszy uprzedzenia, używać je w postaci czystej, jako wspaniałą witaminę? A, no ale to Wania sprawa dalekiej przyszłości i powodzenia śmiałej myśli naukowej, ale trzeba próbować. A że w 16 roku Stalina i Lenina w ogóle nie było? Nie, to znaczy byli, rozumie się, ale państwem robotników i chłopów zaś nie władali. Tak? Tak. Wychodzi niby Lenina nie było, Stalina nie było, to niby kto był? Chrum, chrum! Czekaj, udajesz tylko, że ci się podoba, a tak naprawdę jesteś niezadowolony. A my nie chcemy, żebyś robił coś wbrew swojej woli. Chcemy, żeby ci się naprawdę podobało. No, dalej. Wszyscy razem! Czonkin! Wypaplałeś tajemnicę wojskową! Zdradziłeś nas wszystkich! Naród, ojczyznę i towarzysza Stalina osobiście! Umierające lasy, kikuty suchych pni nafaszerowanych dwutlenkiem siarki, spieniona chemią ziemia, gęste od wyziewów powietrze. Co zrobić, by nie zobojętnieć na tragedię przyrody i przygniecionego truciznami człowieka? W zielony nurt obrony życia wkroczyli plastycy. Na wystawie w Pałacu Kultury zgromadzono prace poświęcone tylko temu tematowi. Rzeźby, gobeliny, obrazy, plakaty, ostre i dwuznaczne, przedstawiają cywilizację w jej spodlonej, karykaturalnej wersji. Przemawiają do wyobraźni, może zmuszą do myślenia. A to przecież jest jednym z celów sztuki. Jest szkoda lata i trochę smutno u progu jesieni. Pożegnajmy wakacyjne radości, miłości i przygody weselszą, trochę egzotyczną nutą. Radziecki zespół Uralsk i prawie nowoorleański jazz w warszawskim parku Morskie Oko.